Czołem, kochani, szczęść wam Boże. Skoro Pan Jezus jest tak dobrym pasterzem, to ile On ma tych swoich owczarni? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. Cała ta sytuacja zaczęła się jeszcze w XIX wieku, kiedy do Afryki przybywali liczni misjonarze. Nieść Boże Słowo z różnych tak naprawdę kościołów, wyznań chrześcijańskich. I ci, do których oni przychodzili, to, że drapali się w głowę, to jest mało powiedziane. Dziwili się, jak to jest możliwe. Przychodzą i mówią nam o jednym Panu Jezusie, ale każdy z następnych mówi, nie, nie, to nie on, on ci źle powiedział, my dopiero ci dobrze powiemy. A ci nie, my dopiero, tak. Ci, do których przychodzili misjonarze, nie za bardzo chcieli ich słuchać, no bo widzieli, jak bardzo się wszyscy wkoło nie zgadzają. I tak naprawdę praktyka chęci głoszenia Chrystusa stała się początkiem nowego ruchu ekumenicznego. Myśli o jedności chrześcijan, o tym, żeby chrześcijanie na nowo mogli być jedną Bożą owczarnią i jednym Bożym Kościołem, aby w końcu te wszystkie podziały mogły zaprzestać istnieć. I żeby wszyscy żyli dla Boga i Jego miłość potrafili innym głosić. Dziś w Niedzielę Dobrego Pasterza czytamy słowa, które w Ewangelii zapisał nam święty Jan. Posłuchajcie. Jezus powiedział: moje owce słuchają głosu mego, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto Słowo Pańskie. Dziś od Chrystusa w Ewangelii słyszymy, że On i Ojciec są jedno. To bardzo ważna dla nas informacja, bo jeśli się spytamy, jak to jest z tą owczarnią Bożą, to ona jest jedna, bo jeden jest tylko święty, trójjedyny Bóg. Więc nie może być też innego Kościoła Jego. Jedna jest też najświętsza ofiara Chrystusa, jedna jest Eucharystia, jedna jest właśnie ta ofiara, którą przeżywamy na mszy świętej, tam, gdzie Chrystus za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. Ta najwspanialsza jedna ofiara krzyża powoduje to, że Kościół też jest jeden. Tak więc, jak jeden jest Kościół, ten prawdziwy, chrystusowy, tak też jest jedna owczarnia. Pan Jezus, choć wie, że ma tych owiec dużo, wiele, to ze względu na jedność, której tak bardzo potrzebujemy, ma jedną owczarnię, swój wspaniały Kościół. Pamiętacie może z zeszłego tygodnia Ewangelię o Piotrze, któremu Pan Jezus powiedział: paść, baranki moje? Pan Jezus powierzał Piotrowi swoją owczarnię tu na ziemi, bo wiedział, że on odejdzie, w niebo wstąpi, a na ziemi zostanie Piotr i apostołowie, którzy mają być teraz pasterzami jego jednej owczarni. My dziś też mamy Piotra swoich czasów. To papież. Za każdym razem papież jest strażnikiem jedności Kościoła. On jako taki pierwszy pośród wszystkich biskupów, taki pierwszy wśród wszystkich równych w miłości, stoi na straży tego, by cały Kościół potrafił być jeden. Jest tym, który ma dawać nam wzór jedności i prowadzić właśnie w miłości, w jednej owczarni samego Pana Jezusa. Okej.
Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że nasz dobry pasterz, sam Pan Jezus Chrystus, ma tylko jedną swoją owczarnię i jest nią Kościół Święty, który gromadzi wszystkich ludzi na całym świecie przy Nim, jednym dobrym pasterzu, naszym wspaniałym Jezusie Chrystusie. Mam nadzieję, że teraz mamy jedno wielkie KPW. Uwaga, dzisiaj też pytanko i zadanko dla Was. Co Wy możecie zrobić dla jedności Kościoła? Pomyślcie, bo dzisiaj są takie czasy, że warto wyjść do kogoś, kto czasem może się różni od nas i pomóc mu, pokazać, jak pięknie jest być chrześcijaninem. Jakie macie pomysły? Możecie o tym napisać w komentarzach, gdy znajdziecie na YouTubie Mannę z Nieba. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!